Powiedzmy, że mamy skończony szereg geometryczny, czyli co? Czyli ten szereg jest dany tak przez pierwszy wyraz. Pierwszy wyraz oznaczmy sobie literą A. No, to jest szereg geometryczny, czyli następną daną jest iloraz, prawda? Czyli stosunek dwóch kolejnych wyrazów. Ten iloraz zwykle oznaczamy literką Q. No i ponieważ jest skończony, to on ma skończoną liczbę wyrazów, czyli niech n będzie liczbą wyrazów. I naszym celem w tym filmie będzie wyprowadzenie wzoru na sumę tego skończonego szeregu, którą oznaczmy przez Sn, czyli to jest suma tego szeregu. Skończony. No to może napiszmy, co to jest to Sn, prawda? Czyli Sn to jest tak, no wyraz, suma wszystkich wyrazów, czyli to jest A, pierwszy wyraz jest A, plus drugi wyraz, no to jest szereg geometryczny, czyli drugi wyraz to jest pierwszy razy Q, czyli A razy Q. No kolejny wyraz to jest AQ i znowu razy Q, czyli A razy Q do kwadratu, to jest trzeci wyraz. No i tak dalej, aż do wyrazu numer N. To co? Ten wyraz jest A razy Q, no do której potęgi? No nie do potęgi N tej, dlatego że pierwszy wyraz nie ma w ogóle Q, czy też jest Q do zerowej, czyli jeżeli tu ma być tych wyrazów N, to tu będzie Q do potęgi N minus pierwszy. No i naszym celem jest teraz jakieś wyprowadzenie wzoru na sumę tego szeregu, no tak, żeby nie trzeba było za każdym razem dodawać tych n wyrazów, tylko żeby był jakiś taki wzór, który w miarę szybko pozwala nam to obliczyć. I w tym celu pomnóżmy może tę naszą sumę przez minus q, czyli napiszmy sobie jeszcze raz minus q razy sn. I zobaczmy, że wtedy wiele się tutaj uprości i w ten sposób dostaniemy taki wzór na sn, który pozwala nam szybko obliczyć sumę tego szeregu. Czyli tak, no pierwszy wyraz, jak pomnożymy przez minus q, to będzie a, będzie minus a, minus a, minus a razy q. Prawda? Tutaj może zaznaczmy, że tutaj pomnożyliśmy, prawda? To jest razy minus q. No drugi, potem będzie co? Jak pomnożymy drugi wyraz przez minus q, to będzie minus a razy q kwadrat. Q kwadrat. No to jest z kolei drugi wyraz pomnożony przez minus q. No potem trzeci wyraz, jak pomnożymy przez minus q, to dostaniemy minus a razy q do trzeciej. No tutaj też będzie a q do trzeciej, potem będzie i tak dalej, prawda, kropeczki i co? I tu będzie, pod tym wyrazem będzie, poprzedni wyraz jest a razy q do potęgi n minus drugiej, jak ten pomnożymy przez q, to będzie minus a razy q do potęgi właśnie n minus pierwszej, prawda? I to jest tutaj ten wyraz przedostatni pomnożony, no tu jak pomnożymy, to będzie tak, razy minus q, minus q. No i ostatni wyraz, jak pomnożymy przez minus q, to dostaniemy minus a i q do potęgi n. No to jest ostatni wyraz tutaj pomnożony przez razy minus q. I teraz możemy dodać te dwie równości do siebie stronami, prawda? Czyli co? Po lewej stronie mamy tak. S n, no minus q razy sn. To jest różnica, suma lewych stron, a po prawej co będzie? No widzimy, że tutaj co? No będzie a. No co jest potem? Jest aq minus aq, aq kwadrat minus aq. Wszystkie wyrazy się tutaj nam skrócą z wyjątkiem, prawda? Ostatni zostanie tutaj, który się nie ma z czym skrócić, będzie minus a razy q do n, czyli minus a i tu będzie q do potęgi n. No, co możemy zapisać jako a razy 1 minus q do potęgi n. No tutaj z kolei to możemy zapisać jako sn razy 1 minus q, więc zapiszmy to w ten sposób, czyli sn razy 1 minus q, tak, to równa się a
razy 1 minus q do n. No i co? I teraz chcielibyśmy podzielić przez 1 minus q, czyli załóżmy, że q nie jest równe 1. Q różne od 1. No, z drugiej strony, jeżeli q jest równe 1, to te wszystkie wyrazy są takie same i dosyć łatwo obliczyć, prawda, tę sumę. To jest po prostu stały ciąg geometryczny wtedy i mamy n wyrazów, każdy z nich jest a, czyli to jest po prostu n razy a. Czyli tu możemy zrobić taką dygresję. Dla q równego 1 Sn równa się n razy a. Natomiast jeżeli q jest różne od 1, no to możemy podzielić obie strony przez q i dostajemy taki wzór. Sn równa się, no, wyraz pierwszy razy co? 1 minus iloraz do potęgi n tej, 1 minus q do n tej przez 1 minus q. To jest wzór na sumę n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, czyli sumę skończonego szeregu geometrycznego, czyli suma n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego albo suma skończonego szeregu geometrycznego, ciągu geometrycznego albo suma skończonego szeregu. To jest to samo geometryczne. I n, prawda, to n tutaj i to n tutaj, to jest liczba wyrazów. I liczba. Prawda? Czyli tu jest to samo n i to jest ważne, dlatego że tu jest q do n minus pierwszy. Prawda? Czasem ten wzór można spotkać w takiej postaci zapisany, czyli a plus a q plus trzy kropeczki plus a razy q do potęgi n tej, prawda, że to równa się a razy i wtedy tutaj jest 1 minus q do potęgi n plus pierwszej przez 1 minus q. Prawda? Czyli tylko tutaj oczywiście tych wyrazów jest n plus 1 i znowuż to ten wykładnik przy q jest równy liczbie wyrazów. Znaczy tu jest w tym Sn, pamiętamy, że ostatni wyraz to jest a razy q do potęgi n minus 1 i dlatego tu jest n, które jest równe liczbie wyrazów. W takiej postaci, jeżeli spotkacie ten wzór, czyli a plus aq plus aq do n tej, wtedy tu jest q do n plus pierwszej, no ale tu jest n plus 1 wyrazów. No, tu jest n plus 1 wyrazów. Czyli wszystko się zgadza. N plus 1 jest liczbą wyrazów, a tutaj liczbą wyrazów jest n i ostatni wyraz jest a razy q do potęgi n minus 1.